Dzisiejszy temat jest taki, namaszczenie, które mnie zasila. I może jakkolwiek to, wiecie, brzmi bardzo, bardzo duchowo, bardzo teologicznie, to chcę powiedzieć, że nikt z nas wierzących od tego tematu nie jest w stanie uciec. Dlatego, że skoro mamy Ducha Świętego w nas, to On wykonuje swoją pracę. I pierwsza taka myśl jest, że my możemy robić wszystko, co potrafimy. My możemy robić wszystko, czego się nauczymy, czyli wzmacniać ducha, wzmacniać duszę i to jest wszystko bardzo dobrze, ale to jest niewystarczająco, jeżeli nie ma działania Ducha Świętego w nas. Potrzebujemy Jego namaszczenia, bo wszystko, co sami robimy, jest dopełnieniem do tego, co w nas jest. I co to znaczy w ogóle może samo namaszczenie? Bo to jest takie słowo, wiecie, bardzo teologiczne. W niektórych kręgach kościelnych ono się może wręcz kojarzyć z jakimś tam ostatnim namaszczeniem, więc jak najdalej. Ale my musimy rozbić takie skróty myślowe, dlatego że namaszczenie oznacza uświęcenie. Namaszczenie oznacza uświęcenie, albo możemy powiedzieć też aprobatę od Boga dla osoby albo dla dzieł, które są wykonywane według Jego woli. Może oznaczać przeznaczenie kogoś do jakiejś świętej służby. A więc namaszczenie jest rzeczą, którą tak naprawdę powinniśmy pożądać, powinniśmy szukać, powinniśmy pragnąć, aby ono wykonywało w nas swoją pracę. I pierwsze takie słowo, które chciałem przeczytać, zapisane w Księdze Rodzaju 28 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, wersety 18-19, jeśli możemy wyświetlić. I tam jest historia, gdy Jakub wstał wcześnie rano i każdy z nas oczywiście ją dobrze zna. Kiedy Jakub wstał wcześnie rano, wziął kamień, który miał za podgłówek, ustawił go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Miejscu zaś temu nadał nazwę Betel. Amen. I my chyba tutaj, domownicy Kościoła, zawsze kiedy czytamy ten fragment, to akcent jest, że Betel jednak jest Betel. Mogą być różne kościoły, ale Betel jest jeden i to jest fajne. Ale to chciałem zwrócić uwagę, że oliwa, którą wylał Jakub na to miejsce, była symbolem namaszczenia. On namaścił to miejsce. Jakub namaścił ten kamień olejem w Betel i nazwał je jakoś. Betel znaczy dom Boga. I owszem, to jest pełna nasza tożsamość, ale to chcę powiedzieć nie z powodu tego, że Kościół się nazywa Betel, tylko że ty i ja jesteśmy świątynią Jego obecności, jesteśmy świątynią, miejscem zamieszkiwania, bo Betel oznacza dom Boga. I moja i twoja osoba oznacza dom Boga. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, to znaczy, że jesteś Betel nie tylko z powodu tego, że chodzisz tutaj do Kościoła, ale że Duch Święty w tobie zamieszkuje. A więc Betel jako dom Boga został namaszczony i jak gdyby zaznaczony poprzez to namaszczenie. I ty i ja, każda osoba z nas, ludzi wierzących, w ten sposób doznajemy tego procesu, że przychodzi olej Ducha Świętego. No i teraz w zasadzie test, który wydaje się mi oczywisty, ale muszę go zadać. Czy czujesz się osobą namaszczoną? Proszę bardzo, musimy odpowiedzieć na to. Dzisiaj jest kazanie z pytaniami, ze sprawdzianem. Podnieś rękę, jeżeli czujesz się osobą namaszczoną. No, widzę różne odpowiedzi. Jedni są namaszczeni, inni nie. No, pastor jest namaszczony, to wiadomo. Jasiu też, no bo jakby mogło być inaczej. No, ale nie wszyscy podnosimy rękę, słuchajcie. Więc mamy o czym rozmawiać. Czy czujesz się osobą namaszczoną? Czasem. Czasem się czuję, czasem się nie czuję, tak? Dobrze. No więc sprawa tak, to gdzieś jest w tym czuciu, że my właśnie się czujemy, że czucie, słuchajcie, to musimy wrócić troszkę do naszych wykładów ostatnich. Odczuwanie to jest dusza. Ja dzisiaj czuję się zestresowany, wiecie, bo tu stoję. Za 2 godziny już będzie lepiej, bo będę mógł sobie siąść na kanapie, tak? I czuję, tak czuję. Ale,
Ale my mamy się identyfikować nie poprzez czucie, tylko poprzez ducha. Więc dusza w bok, w duchu. Nie jesteś namaszczony w duszy. Jesteś namaszczony w duchu. I to musimy wiedzieć. I to dzięki za podpowiedź. Musimy wiedzieć, nie czuć. Bo wiecie, z czuciem to jest tak, że przychodzą fale, przychodzą różne troski, przychodzą różne sytuacje. Ja dzisiaj, nie wiem, mogę się dobrze czuć, a jutro wstanę i będę się źle czuł. Nie możemy się czuć zbawieni. Czy czujesz się zbawiony? Wiesz, bo zbawienie jest w duchu, nie w czuciu. Bo gdybyś, wiecie, popełnimy coś nie tak i ojejku, ja już nie jestem zbawiony, bo się czuję niezbawiony. To jest bzdura, to jest nieprawda. To jest fakt. Więc my musimy zgodzić się z tym, że namaszczenie jest w nas. Jeżeli zgodzisz się z tym, że się narodziłeś na nowo, a to chyba już nie podlega dyskusji, to musisz się zgodzić z tym, że Duch Święty w tobie zamieszkał. Konsekwencją jest tego, że jesteś namaszczony. Że jesteś namaszczony. I przeczytajmy jeszcze pierwszy list Jana. Dzisiaj trochę w pierwszym liście Jana będziemy się poruszać. Pierwszy list Jana 4:13. I czytamy tak. Po tym poznajemy, czyli poznajemy, tak? Mamy jakieś władze poznawcze, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. Czyli Bóg wziął, nie wiem, czy to tak mogę powiedzieć teologicznie, ale zaryzykuję, wziął część swojego ducha, wprowadził go do naszego wnętrza, On udzielił nam ze swojego, coś ze swojego ducha. Inne miejsce mówi, że jesteśmy, że duch jest jak gdyby zadatkowany do naszego wnętrza, że my jesteśmy zapieczętowani, że ten duch, ta część ducha świętego, ona w nas mieszka. I co ten duch w nas robi? On stale nam udziela ze swej istoty namaszczenia. Bóg zrobił to raz udzielił, ale duch, który jest w nas, ta część Ducha Świętego, ona stale udziela nam ze swojego namaszczenia. To jest nasze, ale nie pochodzi z nas. Można by powiedzieć, wiecie, lekarz by może powiedzieć takie ciało obce. Czasami jak coś wpadnie, to jest ciało, to nie z nas pochodzi, ale to jest nasze, bo otrzymaliśmy to w darze. Więc namaszczenie, on udzielił nam ze swojego ducha, a ten duch stale nam udziela. No, i on, co to znaczy, że duch stale nam udziela? To, że pewne odpowiedzi będą się nasuwały samoistnie. Bo skąd, powiem tak, skąd wiesz, że jesteś zbawiony? Siedzimy tu jako członkowie z Kościoła, tak? I każdy powie tak, ale skąd wiesz, że jesteś zbawiony? Duch świadczy. Oczywiście możesz mieć zespół informacji, tam, coś tam w umyśle, ale duch właśnie, on będzie ci mówił. To jesteś zbawiony. I wiecie, tego nie da się udowodnić komuś, ludziom ze świata. Nie da się tego wbić do głowy i powiedzieć, słuchaj, no dwa razy dwa i dlatego. Duch ci poświadcza. Skąd wiesz, co jest grzechem? Oczywiście można powiedzieć, no tak, Biblia pisze, że to jest grzechem, to jest nie grzechem. Ale Biblia wszystkiego nie pisze. Tam jest opisane bardzo wiele sytuacji, ale w zasadzie nie musimy otwierać Biblii, żeby już wiedzieć o pewnych sytuacjach. Czy Biblia pisze o narkotykach? No to co? Jak nie pisze, no to dawaj, nie? Ale Duch mówi. Czy Biblia pisze na przykład, nie wiem, żeby po wąskich drogach jechać 140 samochodem? To nie wszystkich to dotyczy, ale... Ale ty wiesz w sobie, że są pewne rzeczy, które są zagrożeniem. To jest sfera gdzieś grzechu. A więc to, co jest dobre, są pewne dobre rzeczy, są pewne złe rzeczy. Nie wszystko mamy zdefiniowane w Słowie, ale Duch w nas świadczy. I to jest namaszczenie wewnętrzne. To jest namaszczenie wewnętrzne, które w nas pracuje. Idźmy dalej do listu Jana 2:20 i od razu 2:27, bo to jest pierwszy list Jana 2:20 i pierwszy list Jana 2:27, bardzo bliźniacze, chociaż jest przeskok, ale wersety, które mówią dokładnie na ten sam temat. Apostoł Jan dużo pisze właśnie o namaszczeniu i
Dzisiaj mówiłem, że właśnie będziemy się posiłkować. A więc pisze tak, wy jednak, czyli kto? Kościół. Apostoł Jan pisze do Kościoła, czyli musimy zdefiniować. On pisze do mnie, do ciebie, do każdego z nas. Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. To jest 2.20, 2.27. Jeśli zaś chodzi o was, czyli o Kościół, jeśli zaś chodzi o ciebie, siostro, o ciebie, bracie, o mnie, jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, zwracam uwagę, otrzymaliśmy od kogoś, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie, czyli nie nasze, Boże namaszczenie, Ducha Świętego, poucza was o wszystkim, ono jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. I tak, jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Trwajcie. Ezechiel mówi, że kiedy chodzimy właśnie, albo inaczej, to Ezechiel 36:26 prorokuje, że dam wam serce mięsiste, dam wam serce nowe. I to jest właśnie ta obecność Ducha Świętego, to namaszczenie, które przychodzi. To, co w Starym Przymierzu było osiągalne dla niewielu, tylko dla wybranych, na podstawie krwi Jezusa Chrystusa i cudownego Jego aktu zbawienia dla mojego i twojego życia, stało się prawdą, że dam wam serce nowe, nowego ducha, serce mięsiste. Ono będzie w nas pracowało. Ono nie jest nasze, ale jest w nas. Pytanie, po co nam to jest? Do czego nam to służy? Do życia, do wykonywania jakiegokolwiek kroku jako ludzi wierzący. Dlatego, że w tym świecie jest taki poziom dezinformacji, szczególnie my żyjemy chyba w takich czasach, ja nie wiem, czy tak było wcześniej, chyba nie, że nawet człowiek wierzący żyje w ogromnej ilości informacji, dezinformacji, chaosu informacyjnego i my musimy wiedzieć, co jest prawdą, szczególnie jeszcze dzisiaj. Wiecie, tak mi się wydaje, że nie wiem, 100 lat temu pewne rzeczy były bardziej biało-czarne. Było jakieś uświęcenie i był grzech. I to było jasno definiowalne. Dzisiaj jest tyle rzeczy na granicy, że sami się zastanawiamy, co my mamy robić. I dzięki Bogu, że ja nie muszę z siebie znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale kiedy zaczynam się modlić, to przychodzi odpowiedź. Czy tą odpowiedź można uzasadnić? Czy tą odpowiedź można, wiecie, wynotować wersetami? Nie zawsze. Duch Święty, tak jak czytaliśmy, On będzie nam udzielał odpowiedzi. On będzie naszym przewodnikiem. Tam czytaliśmy w tych wersetach tak. Wiecie wszystko, jesteście świadomi stanu rzeczy. To nie znaczy, że my mamy wiedzę absolutną. Wiecie wszystko. To nie znaczy, że my mamy, wiecie, na pamięć znamy Biblię i każda możliwa odpowiedź już jest od razu. To znaczy, że mamy zdolność do tego, żeby przychodziła ta odpowiedź. Żeby ona przychodziła właśnie wtedy, kiedy my ją będziemy potrzebować. Ja nie powiem, że dzisiaj wiem wszystko, absolutnie, wręcz czasami mi się wydaje, że wiem bardzo mało. Albo im bardziej jestem starszy, tym mi się wydaje, jestem przekonany, że wiem mało. Ale wiem, że mam w sobie zdolność, że kiedy potrzebuję odpowiedzi i to nawet na pytania niezwiązane z Kościołem, nawet na pytania niezwiązane z życiem duchowym, nawet na pytania, wiecie, w biznesie, w pracy, w rodzinie, kiedy zaczynasz się modlić, Duch Święty jest w stanie ci definiować odpowiedzi. Pokazywać, czy masz iść w lewo, czy masz iść w prawo. Czy się mam pakować w ten rodzaj pracy, czy się mam nie pakować? Czy jestem przed związkiem małżeńskim, czy mam wchodzić w tą relację, czy mam nie wchodzić? To są, wiecie, no nie przeczytacie, czy mam wziąć Hanie za żonę, czy Franie za żonę. To są rzeczy, które możesz pytać Ducha Świętego. Dlatego piszę, On wie wszystko. Wiecie wszystko. Duch Święty wie wszystko. Rzeczy, których nie wyczytasz w Biblii. Rzeczy, które nawet ci brat czy sąsiad nie jest w stanie powiedzieć. Ale Duch Święty, który jest w nas, każdego rodzaju odpowiedź, czy mam jechać w tą podróż, czy mam jechać w inną podróż.
Wiecie, kiedy apostoł Paweł podróżował tam po Turcji i zwiastował, to Duch Święty mówi na przykład, ja już to mówiłem, powtarzam się w tej chwili, nie zwiastuj tu, jedź tam. Wydawałoby się z ciała, no jak nie zwiastuj tu? No tu są ludzie niezbawieni, wszystko pasuje, ja tu jestem, powinna być ewangelizacja. Nie, zabronił mu. A więc Duch Święty będzie dawał nam każdy rodzaj odpowiedzi. Ta zdolność jest w nas, ale nie jest z nas. I lepiej mieć, być młodym wierzącym i mieć Ducha Świętego, niż być wykształconym filozofem chrześcijańskim z ogromnym zasobem wiedzy. Dla życia lepiej. Dla życia lepiej. Bo jeżeli ten filozof, nazwijmy go chrześcijański czy religijny, nie będzie osobą nawróconą, to on będzie miał tylko wybiórczy zasób informacji, którą może trafić lub nie, ale tam nie będzie informacji najprawdopodobniej praktycznych. A Duch Święty potrafi być bardzo praktyczny do mojego i twojego życia. Kiedy rodzi się dziecko, bo co to znaczy, przepraszam, jeszcze wrócę do myśl, wiecie wszystko, wiecie, to dobrze jest zastanowić się nad tym słowem, dlatego że to może nas sprowadzić, że ja jestem tak mądry i tak wykształcony, skorego mam do Ducha Świętego, że ja nie potrzebuję, wiecie, po co mi tutaj Kościół, ja już wszystko wiem. Ale to nie o to chodzi. Nie, jestem przekonany, że apostoł Jan nie to miał na myśli. I przykład jest taki, że kiedy się dziecko rodzi, to ono jest wyposażone już na całe życie. Ono ma wzrok, ma węch, ma dotyk, każdy zmysł, który będzie mu potrzebny. Ale czy ono umie już z tego korzystać? Nie, ono się dopiero uczy, ale ono to ma. Więc my też Ducha Świętego mamy, natomiast proces posługiwania się będzie trwał i między innymi o tym procesie wzrastania też mówimy w całym tym cyklu. Proces relacji z Duchem Świętym, wzrastania, które będzie nam to narzędzie duchowe, które mamy w sobie, doskonalił. Tak jak to dziecko, ono już go ma, ale przez proces wzrostu dopiero uczy się posługiwać. Myślę, że to jest taka trafna analogia. Kolejna myśl w tych wersetach było: namaszczenie pozostaje w nas. Wiecie, nie musimy się bać, że namaszczenie, czyli że Duch Święty odejdzie. Czasami słyszałem tak, ale Dawid się tam modlił i słowami nie zabieraj mi mojego ducha, więc jak ja teraz coś złego zrobię, to ja już jestem cały w strachu, bo już nie mam. Namaszczenie pozostaje w was. Jest inna sytuacja Dawida, który żył w Starym Przymierzu i krew Jezusa Chrystusa nie obmyła go od wszelkich grzechów, a inna sytuacja nasza, że żyjąc w Nowym Przymierzu, nawet kiedy nam się zdarzy upadek, Duch Święty pozostaje w nas. I to warto, myślę, że to jest taka myśl praktyczna, bo wiecie, sam nieraz się zastanawiałem, czy przypadkiem nie zbroiłem na tyle, że Duch Święty uciekł ode mnie. Ale Duch Święty mówi, jeżeli sami go nie wyrzucimy, zbawienie nie zostanie ci zabrane. Duch Święty pozostaje w was, bez względu na tą sytuację. On może być stłamszony, on może być przygaszony, ale on jest. My możemy go słyszeć lub go nie słyszeć, to są zupełnie inne sprawy. Ono nie zostaje nam zabrane. Mamy Ducha Świętego. Kolejna myśl, która była zapisana w tych wersetach, namaszczenie jest kompletne. Namaszczenie w nas jest kompletne. Co to znaczy? To znaczy, że ja nie potrzebuję niczego wokół, bo ja już jestem taki mądry. Nie, to kompletne to jest Słowo Boże plus obecność Ducha Świętego. I nie potrzebujesz do wzrostu nic innego oprócz Kościoła. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na przestrzeni wieków, być może dzisiaj to jest mniej, chociaż nie, wcale nie. Na przestrzeni wieków, słuchajcie, było taki wiele ruchów, gnostycy na przykład. To był ruch, który owszem, Pisma Przymierza, ale do tego jeszcze rzeczy z zewnątrz. Czy mamy dzisiaj kościoły, które mówią owszem, Słowo Boże, ale jeszcze, wiecie, objawienie? Też są takie kościoły, nie chcę tutaj wymieniać. Ale kościoły tradycyjne czasami się tym posługują, że objawienie to jest nie tylko Słowo Boże, ale jeszcze jakaś tam encyklika, jeszcze wiecie, różne rzeczy. Więc namaszczenie jest kompletne. Jeśli masz Słowo Boże i masz obecność Ducha Świętego w sobie,
to masz wszystko potrzebne do osobistego, do twojego wzroku. No i ostatnia myśl, która zawarta jest w tym, nie ma potrzeby, aby nas ktoś uczył. No i to jest znowu fajny, fajny werset, bo od razu powiesz, no to co ty tu robisz na środku i się wymądrzasz? No bo nie ma potrzeby, żeby nas ktoś uczył. No po co nauka słowa w niedzielę, po co nauka we wtorek czy w czwartek? Nie ma potrzeby, żeby nas ktoś uczył, bo ja już wiem wszystko. Ale znowu musimy zderzyć się ze słowem. Bóg ustanowił w kościele kogo? Nauczycieli. Po co są nauczyciele? Żeby nauczali słowa. Więc nie o tym tutaj jest mowa, ale znowu, żeby nie było, nie potrzebujesz z zewnątrz żadnych zasilaczy, ale Bóg ustanowił w pięciorakiej służbie, czytamy w liście do Efezjan, między innymi nauczycieli, którzy wykładają w kościele słowo. A więc nie potrzebujemy, żeby nas ktoś uczył z zewnątrz, właśnie z tych takich, wiecie, dodatkowych rzeczy, nazwijmy to. Potrzebujemy nauczania w kościele, bo ich Jezus ustanowił. Więc apostoł Jan zachęca nas, abyśmy się zaprzyjaźnili z tym namaszczeniem, które mamy w nas, które każdy chrześcijanin ma, bez względu na to, jak się czuje, czy nie czuje, że ma go w środku, dlatego że jako nowonarodzony wierzący jest siedzibą Ducha Świętego i Duch Święty zamieszkuje. Skoro Duch Święty zamieszkuje, to namaszczenie jest w tobie. Czy go czujesz, czy go nie czujesz? Kwestia czucia to jest kwestia relacji z Duchem Świętym. I tego będziemy się uczyć. Kiedy, wiecie, my tutaj rozmawiamy sobie i każdy słyszy. Wy słyszycie, no mam mikrofon, co ja mówię, ale też zakładam, że słyszę to, co wy powiecie. Ale gdybyśmy się znaleźli na przykład w jakimś, nie wiem, miejscu chaosu, na przykład na meczu. Siądź sobie kogoś i teraz ktoś ci mówi normalnym głosem. Nie ma szans. Chaos głosu jest tak duży, natężenie głosu, że ten głos, który ma do nas dotrzeć, nie dociera. I trochę jest tak w naszym życiu chrześcijańskim, że my żyjemy w sferze tak dużych, tak wielu informacji i tak wielu bodźców, które nas atakują od samego rana do samego końca, poprzez, nie wiem, telewizję, internet, reklamy. Słuchajcie, nawet nie wejdziecie do sklepu, żeby nie pakować wam jakieś reklamy, że dzisiaj jest to i za pół ceny, nie? I się wszystko opłaca. Cały czas. I wchodzimy w takie nakręcenie wielu głosów, które są w nas. Czasami to może być sąsiad, czasami to może być sąsiadka, może małżeństwo, jakkolwiek. Że nie znajdujemy czasu na wyciszenie, aby wsłuchać się w wewnętrzny głos Ducha Świętego. A to jest konieczne. Duch Święty nigdy ciebie nie przekrzyczy. On będzie mówił spokojnym, cichym głosem. I jesteśmy ludźmi XXI wieku i wiecie, nie da się wyautować z tej cywilizacji, nie da się uciec. Jesteśmy skazani na funkcjonowanie, ale mądrość polega na tym, żeby panować nad okoliczności, a nie dać sobie okolicznościom wejść na głowę. I między innymi to dotyczy tego, że kiedy potrzebujemy się wyciszyć, to musimy znaleźć taki czas, żeby nasze myśli były, wiecie, oczyszczone. Kiedy czytamy słowo, kiedy się modlimy lub po prostu nic nie mówimy i mówisz, Duchu Święty, mów do mnie. To jest proces. Ja się tego staram uczyć, też nie osiągnąłem tego, ale znam dokładnie te momenty, kiedy słyszę ten głos w sobie, kiedy mi to mówi i nie chcę, już mówiłem coś na ten temat wcześniej, więc nie będę się powtarzał. Więc ten wewnętrzny głos nasz, on istnieje, on jest, ale może się stać, że on będzie słabo słyszalny w naszym osobistym życiu. I mądrość człowieka wierzącego jest taka, żeby doprowadzać do tego, żeby ten głos był słyszalny w nas. Dlatego, że Duch ma w nas pragnienia, cele i potrzebujemy z Nim współdziałania. On najlepiej nam pokazuje drogę. On najlepiej nam wskazuje rozwiązanie problemów. On zna każdą odpowiedź. On zna każdą myśl, nawet tą z daleka. Jeszcze słowo nie powstało na naszym języku, a Bóg zna już myśl z daleka. Nie zbłądzimy, choćbyśmy szli nawet w ciemności.
nawet doliną cienia, jak pisze Dawid w swoim psalmie. Więc to jest pierwsza część, namaszczenie, które jest w nas. Ono w nas jest i od też naszej pracy, naszego wysiłku i naszego zaangażowania będzie zależało to, w jaki sposób my będziemy mieli komunikację z Duchem Świętym. Poprzez słowo, w czasie modlitwy, na językach. To są tematy, które były poruszane wcześniej. Ale chciałem też powiedzieć dzisiaj o drugim rodzaju namaszczenia, które jest bardzo ważne dla ludzi wierzących, bardzo ważne dla Kościoła. I tak jak to pierwsze sobie nazwałem tak roboczo, namaszczenie wewnętrzne, bo ono jest w nas i ono pracuje w nas i ono stale nam udziela, to istnieje coś takiego jak namaszczenie zewnętrzne, czyli namaszczenie do usługiwania i wypełnienia szczególnej Bożej woli do naszego życia. I ja wierzę, że jeżeli nawet nie wszyscy, to wielu tutaj z nas to namaszczenie ma. I od razu powiem, że my tutaj będziemy czytać, powiedzmy, biblijne przykłady i możesz powiedzieć, no ale to jest, wiecie, taka półka jest bardzo wysoka, ale to namaszczenie możesz mieć do wszystkiego, nawet do tego, żeby stać w kuchni i gotować w czasie dni upamiętania. Bo będziesz miała do tego namaszczenie. Kiedy była budowana świątynia przez króla Salomona, Besael, tak zdaje się, chyba nie przekręcę... On był specjalnie namaszczony do tego, żeby wykonywać ozdoby ze złota i ze srebra. Chyba Besael. Dobrze, o, Besael właśnie. Nie byłem pewny. On był namaszczony do wykonywania rzeczy fizycznych. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że on był super namaszczonym rzemieślnikiem. Kto by chciał być namaszczonym rzemieślnikiem? Ja bym chciał. Ja bym chciał, bo dzieła, które będą wychodziły z moich rąk, wtedy one będą, słuchajcie, prima. A więc i to jest możliwe. Każdy rodzaj namaszczenia, nawet jeżeli jesteś, nie wiem, pracujesz w domu i opiekujesz się dziećmi, to nie ma znaczenia. Jeżeli robisz rzeczy dla Boga i przez Boga czy w Kościele szczególnie, możesz być namaszczony. Ale przeczytajmy o takim namaszczeniu, które jest jak gdyby pierwszoplanowe, które nam się rzuca Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 18-19 werset i tam są zapisane słowa Jezusa. I on mówi tak, Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który mnie namaścił, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. I to są słowa Jezusa, więc możemy się oprzeć tutaj na najwyższym autorytecie. I Jezus mówi, że Duch Święty jest nad nim. To jest oczywiste, tak? Ale musimy zdać sobie sprawę, że Jezus... Był namaszczony pierwszy raz kiedy? Nie. W łonie matki. Jezus miał swoje namaszczenie, nazwijmy to wewnętrzne, w łonie matki. On się urodził jako osoba wypełniona Duchem Świętym, tak? Dobrze? Nie błądzę teologicznie? Nie. Ale popatrzcie, on przez 30 lat był stolarzem. No może nie pełne 30 lat, ale powiedzmy, jak już nauczył się chodzić. On był stolarzem, namaszczonym wewnętrznie. On był namaszczonym synem, bratem, tak, bo miał rodzeństwo, sąsiadem. Przez 30 lat chodził nie jako osoba nie mająca relacji z Bogiem, tylko będąc namaszczonym. A tutaj mówi o czymś innym. On tutaj mówi o czymś innym. To, o czym czytamy w Łukaszu, się wydarzyło podczas chrztu w Duchu Świętym i został namaszczony od tego momentu, kiedy był przy Jordanie, kiedy się zanurzył i ochrzcił go Jan i Duch Święty na niego stąpił i on od tego momentu był namaszczony do wypełniania dzieł Bożych, aby zamykać, objawiać, uwalniać. Nie robił tego wcześniej, przynajmniej nie czytamy, chociaż miał relację z Bogiem. A więc czytamy, że te 30 lat żył pod wewnętrznym namaszczeniem, a od tego momentu wszystko w jego życiu zaczęło się zmieniać.
I namaszczenie stępuje na nas, gdy już jesteśmy wypełnieni Bożą obecnością. Bóg powołuje nas i wyposaża do swoich dzieł. Ale zobaczcie, że namaszczenie to nie jest coś pasywnego, ale coś, co wprawia życie w specjalny, powiem tak, w specjalny rodzaj ruchu. Kiedy zostajesz namaszczony do wykonywania dzieł Bożych, wtedy rzeczy w naszym, w moim i w twoim życiu będą się zmieniać z dużo większą dynamiką, niż nam by się to mogło wydawać albo byśmy doświadczali wcześniej. Zobaczmy, jak to namaszczenie funkcjonowało u Jezusa. Przez 30 lat sobie chodził jako, czy tam powiedzmy do wieku 30 lat, jako stolarz, mieszkał w Nazarecie, był sąsiadem. I kiedy przyszedł ten moment namaszczenia zewnętrznego, kiedy Duch Święty na niego stąpił, został powołany, został momentalnie wyeksportowany na pustynię. On nie wrócił sobie, ja idę trochę teraz, wiecie, do domu pomieszkać. On został wyeksportowany od razu na pustynię, gdzie był 40 dni sam, gdzie 40 dni pościł i nie był to łatwy czas, bo wiemy, że diabeł składał mu tam różne propozycje. Po zwycięstwie na pustyni, pełen mocy, wydawałoby się wreszcie, trafia do Nazaretu, gdzie chcą go zabić. Zabić. Jako osoba namaszczona, osoba, która jest powołana, nie będziemy się spotykać z przychylnością tego świata. Dlatego, że diabeł nienawidzi ludzi namaszczonych. Czy on może go zabić? Nie. Dlatego, że większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na zewnątrz. Ale pewne rzeczy się zaczną dziać. I wiecie, to trochę tak jak... może z małymi dziećmi, jak każdy z nas był rodzicami w jakimś tam wieku i wiecie, jak to dziecko małe, powiedzmy trzylatek, był tak zły i nie wiem, coś chciał temu tacie i zaczął go tak boksować, to my się tak patrzymy i śmiejemy, nie? No bo to jakieś rączki tutaj dziecko chciało wyładować na siebie. To trochę jest tak, że kiedy jesteś osobą namaszczoną, diabeł cię nie tknie, ale będzie cię próbował tknąć. Więc Jezus został wyeksportowany na pustynię, po zwycięstwie trafił do Nazaretu, gdzie wcale nie było łatwiej i gdzie cytuje swoje kredo, swoje kazanie, a oni w Nazarecie chcą go zabić. Schodzi do Kafarnaum i dokonuje cudów, bo namaszczenie zaczyna działać. I to jest cudowna rzecz, ale ono będzie jak gdyby wprowadzało dynamikę. Dlaczego tak jest? Bo namaszczenie w nas jest żywe i nie pozwoli nam na stagnację, a przeciwnik dostaje wściekłości, kiedy widzi namaszczonych ludzi, kiedy widzi namaszczony Kościół, kiedy Kościół rozszerza oddziaływanie Ducha Świętego w Królestwie Bożym. Będzie się, wiecie, pieklił, ale ten, który jest w nas, jest większy. No można, ktoś może powiedzieć, no to tak dobrze wygląda, bo to był Bóg, bo to był Jezus. Ale chcę ci powiedzieć, że dokładnie tak samo to będzie działało w twoim i w moim życiu. I możemy przeczytać drugą historię, która jest zapisana w pierwszej księdze Samuela i dotyczy Dawida. Czy namaszczenie było u niego statyczne, delikatne i wiecie, no prowadziło go od szkółki biblijnej do szkółki biblijnej. A więc pierwsza Samuela, 16 rozdział 2-3. Myślę tutaj o Dawidzie, tak? Ale czytamy to w księdze Samuela i pisze tak. I Samuel odpowiedział, ale jak mam tam pójść? Saul mnie zabije, jeśli o tym usłyszy. A Pan powiedział do niego, weź ze sobą jałówkę i powiedz, że przybyłeś, aby złożyć Panu ofiarę. Zaproś przy tym Jesaja na ucztę ofiarną, a ja cię powiadomię, co masz czynić dalej. Namaścisz mi też na króla tego, którego ci wskażę. Jaka piękna praca na Królestwie Bożym. Dlatego, że Samuel, który sam był namaszczonym prorokiem, no dowiaduje się, że ma iść zrobić coś, co ewidentnie groziło, wiecie, skróceniem o głowy, gdyby król Saul się dowiedział. Znamy historię, więc nie będę opowiadał całej. Kiedy szedł, to szedł z narażeniem życia,
bo nie wiedział, czy się Saul dowie, czy nie. Co więcej, kiedy szedł, on nie wiedział, kiedy Samuel szedł, jeszcze mówimy jeszcze o Samuelu, zanim przejdziemy do Dawida, kiedy Samuel szedł, on nie wiedział do końca, co ma zrobić. On znał tylko pierwszy punkt historii. Masz iść do domu Jesaja i namaź mi, którego wskaże. I teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie, jest historia, stoi tam, teraz nie pamiętam, 5-7 chłopa przed nim. No i mówi, a chyba ten pierwszy, taki, wiecie, dobrze zbudowany. Nie, Bóg mówi nie. Drugi, trzeci, ten rumianny, może tamten, może ten jest wyższy, no ten pasuje na króla. Nie. I wiecie, linijka się skończyła i słyszy nie. I tak teraz ja myślę, co my byśmy zrobili w tym momencie? No wiemy, że już jest ostatni, że już nie ma. Boże, no może ciebie nie usłyszałem, to może jednak go tego namaszczę, nie? No, bo już nie ma innej opcji. Ale słyszysz nie. Więc ten krok w ciemności będziemy musieli także i my wykonywać. Wydaje ci się, że już nie ma dalej ścieżki. Wydaje ci się, że już nie ma dalej opcji. A Bóg mówi, zrób jeszcze jeden krok. Wydaje ci się, że już nie masz siły. Wydaje ci się, że już nie udźwigniesz więcej. A Bóg mówi, ale weź jeszcze jeden ciężar. Wydaje ci się, że jeszcze coś ma zrobić, a ty mówisz, nie ma szans, bo ja już nie wytrzymuję. Twoje ciało nie wytrzymuje, ale duch wytrzymuje. Więc Samuel zdał poprawnie, zapytał się, no dobra, namaściłem wszystkich, a teraz się ojcu przypomniał. No tak, no przecież jeszcze jeden tam został, nie? Trzeba go ściągnąć z pastwiska, więc przyprowadzili Dawida i się zaczęło. Namaszczenie będzie powodowało ruch w naszym życiu i taki ruch spowodowało w życiu Dawida. I popatrzmy teraz, jak to wyglądało w życiu Dawida. Nie było łatwo. Myślimy, że tylko Jezus musiał tą drogę przejść. Nieprawda. Dokładnie tą samą drogę przechodził Dawid i być może, nie życzę każdemu, każdy z nas, ale życzę, żebyś był namaszczoną osobą i żebyś spełnił to, co namaszczenie będzie ci mówiło, co robisz. Ale wracając do życia Dawida, więc chłopak, który pas stada swojego ojca, był pastuszkiem, tak? Ale ważna rzecz, miał relację z Bogiem. Nie wiem, jak to było do końca, Biblia o tym nie do końca mówi, ale pokazuje, że on nie był do końca akceptowany w rodzinie. Takie są słowa, że matka poczęła mnie w grzechu i tak dalej. Nie chcę tutaj dywagować, czego to dotyczyło. Ale to, że on się nie znalazł na tej kolacji pierwotnej, pokazuje nam, że on nie był akceptowany w rodzinie. Z jakiego powodu, nie wiem. Ale się w końcu tam znalazł. Ale się kiedy tam znalazł, to się dowiedział, że prorok Saul przyszedł tu z jego powodu, a on był, wiecie, tam najmniejszy w kolejce. Przepraszam, Samuel. A on był tam najmniejszy w kolejce. Wszyscy bracia, myślę, że jakby mieli coś tam, to by chętnie mu przyłożyli. A więc Dawid dostaje się na kolację i słyszy, że Bóg ma według niego ogromne plany. I chłopak zabrany z pastwiska słyszy rzeczy, gdzie każdy normalnie pracujący mózg zostaje wtedy rozsadzony, bo słyszy, że Bóg ma dla ciebie plany, że będziesz królem, że będziesz to. Wiecie, to tak jakby dzisiaj powiedzieć, nie wiem, brat Leon zostanie prezydentem, bo się, ja życzę, ale musielibyśmy się jak gdyby w rozumie zmierzyć, jakie są możliwości i co by trzeba było wykonać i przecież wybory są niedaleko, nie? No więc słyszysz rzeczy, które po prostu nie mieszczą się w żadnej skali, która każdy ma jakąś skalę poznawczą. Każdy ma jakiś poziom doświadczenia i teraz słyszysz rzeczy, które absolutnie, nie że wiecie, minimalnie wyskoczyły, tylko one są w mega odległości od tego, co twój mózg jest w stanie przyjąć. Maria, kiedy usłyszała, że urodzi Zbawiciela, powiedziała kompletnie, nie wiem, jak się to może stać, ale czyń Boże swoją wolę. I myślę, że to jest cudowna reakcja, której my powinniśmy się uczyć. Czyń Boże swoją wolę. Ja nie muszę tego rozumieć. Ja jestem pewny, że Dawid absolutnie tego nie rozumiał. A więc patrzmy, co dalej się dzieje w życiu Dawida. Kiedy został namaszczony, to nie było tak, że masz jeszcze teraz 4 lata na, wiecie, podbudowanie swojej duchowości,
bo on już był przygotowany poprzez to pastwisko. Ja nie wiem, jaką on miał społeczność, ale czytamy o tym, szczególnie kiedy tam, wiecie, z Goliatem walczył, że on był przygotowany, dlatego że on szedł do walki z Goliatem nie jako ten, który był silniejszy. Absolutnie, wręcz kompletnie odwrotnie. Ale on szedł jako ten, który miał ustanowione duchowe rzeczy i to były takie duchowe rzeczy, że go nic nie wytrąciło. Ale po kolei. Więc Dawid dostaje się na dwór Saula jako ten, który gra. Nie jako, wiecie, praktykant na króla. Gdyby on przyszedł jako praktykant na króla, to by były trzy kroki, które on tam wykonał i by padł. Bo Saul by się z tym rozprawił. A więc dostaje się jako ten, który gra i zostaje u niego na służbie, ale namaszczenie już płynie od niego. Kiedy on siada do instrumentu, wiecie co? Tam był ten instrument, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że tam wielu ludzi próbowało grać, żeby Saulowi pomóc, bo złe duchy go atakowały. Ale nic nie skutkowało. Tam instrument się nie zmienił. Instrument został ten sam, ale zmieniła się osoba. Siadła osoba namaszczona. I patrzcie, co się dzieje. Kiedy poszedł dźwięk, wszelka zła duchowość musiała ustąpić. I to jest to, co ja zawsze mówię, jak mam z kimś okazję rozmawiać na temat uwielbienia. To nieważne, jaki instrument tutaj jest, czy to jest perkusja, czy to jest gitara, czy cokolwiek. Jeżeli siada osoba namaszczona i przychodzi dźwięk namaszczony, to wszelka duchowa opresja opuszcza to miejsce. Nawet nie trzeba śpiewać. Ja lubię śpiew i lubię pieśni, ale mówię teraz o muzyce. Dlaczego tak jest? Nie wiem, bo wyobrażam sobie, że kiedyś jak było uwielbienie w niebie i jeszcze ten, który spadł, prowadził uwielbienie, to tam nie było śpiewu, bo tam było uwielbienie. Tam pisze o muzyce, tak, w księdze Ezechiela, ale to zostawmy na bok. A więc Dawid dostaje się jako ten, który jest namaszczony i jego muzyka zmienia się w namaszczoną muzykę. Kolejny etap, kiedy staje do walki z Goliatem, już o tym wspomniałem. On przychodzi nie jako ten, który jest silny, nie który, wiecie, jest wyszkolony wojskowo, przeszedł jakieś tam, w ogóle nie przeszedł żadnych szkoleń wojskowych, ale znowu społeczność, którą miał wcześniej z Bogiem. Już mu dawała wtedy siły do tego, żeby pokonywać lwa, pokonywać niedźwiedzie i to zostało. I to jest dla mnie też taka lekcja, taka informacja, że my musimy przygotowywać się do naszego namaszczenia. Ja nie mówię do jakiegoś konkretnego, bo być może dzisiaj go nie znasz, ale kiedy pogłębiamy relację życia z Bogiem, to ta relacja, to namaszczenie wewnętrzne już nas będzie przygotowało do tego, o czym jeszcze nie wiemy, a co nastąpi. I tak było w przypadku Dawida. Więc staje do walki z Goliatem nie jako ten, który jest silny, ale jako ten, który ufa Bogu. A to jest największa siła, którą ty i ja możesz mieć w sobie. Kiedy ufamy Bogu, a nie ufamy temu, co widzą nasze oczy. Czyli wracając do naszych poprzednich wykładów, kiedy nasza tożsamość i siła jest umiejscowiona w duchu i polega na wierze słowu, a nie duszy, która polega na obserwacji otoczenia. Bo mamy piękne otoczenie, ale oczy nas będą, wiecie, zwodzić. Bo powiedzą, no ty się o to modlisz, a popatrz się, nic się nie dzieje. Ty się o to modlisz, a popatrz się, ale tam nie ma reakcji. Ale kiedy wiesz, że już w duchu masz reakcję, kiedy twój duch reaguje, tak jak przypomnę ten przykład z małą chmurką, o której pastor ostatnio tak często mówi, to ty wiesz, że będzie deszcz. Czy oczami było widać deszcz? Nie, wręcz przeciwnie. Chmureczka była taka mała, że wiecie. Ale w duchu prorok już wiedział. Więc walka z Goliatem. Przygotowanie do tej walki Dawid odebrał w szkole biblijnej, ale na pastwisku. Ale na pastwisku. To pastwisko może być każdym z nas. Tym pastwiskiem może być dom, tym pastwiskiem w moim życiu, w twoim życiu może być rodzina, okoliczności, prace. Jeżeli wprowadzamy relacje z Bogiem, to każde miejsce może być naszą szkołą biblijną. Kolejne miejsce. Dawid staje się zięciem Saula. Dawid staje się zięciem Saula, później dowódcą wojsk.
wiecie, zwyciężył Saula, Goliata, więc należało mu się. I można by powiedzieć, jak dobrze, wreszcie stabilizacja. Wreszcie dopchałem się do tego, co miało być. Jestem zięciem króla, więc jestem na dobrej drodze do tego, żeby być jego następcą, no bo to tak, wiecie, taka kolejka by wynikała. Jestem dowódcą wojsk, więc mam autorytet, więc jest fajnie i to jest dobre miejsce. Ale bardzo szybko się okazało, że to miejsce zostaje zamienione na pustynię. I to jest takie miejsce w naszym życiu, że kiedy idziemy za Bożą obecnością i wydaje nam się, że pięknie wszystko i naprawdę namaszczenie się leje i działamy i wszystko jest poddane, ale może się okazać, że nagle jesteśmy wyeksportowani na pustynię. Czy to był błąd Dawida? Czy on coś tam pomylił, że w tej jego drodze, wiecie, musiał na tą pustynię? Nie. Bóg go dalej przygotowywał. Ale kiedy dostaniemy, abyśmy się dostali na to miejsce, do pałacu, tam, gdzie prorokował prorok Samuel, to droga, ta droga jest tak dynamiczna, że ona może się zmieniać. I znowu powiem tak, w duchu musimy być bardzo mocno nakierowani i ukształtowani i wzmocnieni, żeby nasz mózg to wytrzymał. Bo kiedy jesteśmy w pałacu, to nam się to podoba. Ale kiedy za chwilę wylatujemy na pustynię i tam wiemy, co się działo, to nam się to przestaje podobać. I zadajemy sobie pytanie, Boże, ale to chyba się pomyliłeś. No, przecież ja na króla miałem być, a nie tutaj na wyrzutka. A tu na mnie cała armia poluje, a ja tu jestem praktycznie sam. A ja nie wiem, kto z was był na pustyni, wiecie, w Izraelu, ale tam nie ma 20 stopni. 40 parę albo lepiej. I nie wszędzie jest woda. To był trudny czas. A czasami było trzeba uciekać do sąsiedniego króla i się ślinić i udawać szaleństwo, żeby ocalić życie. Czy znowu Dawid się pomylił? Droga za namaszczeniem będzie bardzo dynamiczna. Ale w tej drodze, czy jesteś w pałacu, czy jesteś na pustyni, będziesz posilony i będziesz wzmocniony i nadnaturalnie prowadzony. A namaszczenie, które jest nad tobą, będzie cię zasilało. Kiedy to widzimy? Kiedy w jaskini Adullam Dawid zebrał wszystkich wyrzutków. Znacie historię jaskini Adullam. Tam się zgromadzili ci, którzy byli wygonieni, zadłużeni, no w zasadzie jest przestępczy świat, można powiedzieć, wyrzutkowie. Ale parę wersetów czytamy, że to byli wielcy wojownicy Dawida. I to była jego armia. Dlatego, że to namaszczenie, które było w nim, które pracowało, nie było jego zasługą, ale było w nim, było nad nim, miało taką siłę oddziaływania, że kiedy się spotykał z ludźmi, nawet z tymi wyrzutkami, to przekształcało ich wojowników Pana. I kiedy czytamy tam historię, to wiecie, oni cudów dokonywali. Oni tam tym jednym mieczem to tam tak mielili jak sokowirówka. Tam się po prostu krew lała w tych przeciwnikach. No więc namaszczenie skupia się nie tylko na nas, ale i poprzez nas. Ale jeszcze raz, to nie jest nasze namaszczenie jako zasługa. To jest namaszczenie, które jest w nas, ale nie pochodzi z nas. 40 lat królestwa Dawida nie było pozbawionych błędów. On miał swoje wpadki i czytamy o tym oczywiście. Ale wiecie, jak przeszedł przez to, to Bóg mu tego w ogóle nie wspomina. Chociaż wydawałoby się z ludzkiego pojęcia, no tam narozrabiałeś z tą Betrzebą, z tym mężem, daj spokój. Musisz długo pokutować. Dla Boga to nie miało znaczenia, jeżeli była pokuta, to on utrzymał swoje namaszczenie w nim. I jest napisane, że wypełnił wolę Bożą. A co więcej, nasze nowe przymierze bez służby Dawida byłoby mocno, wiecie, mocno niepełne. Dlatego wiele razy w nowym przymierzu powołuje się na służbę uwielbienia Dawida, na sprowadzenie arki, na sprowadzenie Bożej obecności. To są wszystko nowotestamentowe prawdy, które w Starym Testamencie wywalczał dla nas król Dawid. I nie było to łatwe. A więc namaszczenie
nad Dawidem jest tak silne, że przerzuca go z pastwiska na pałac, na pustynię i tak dalej. Ale Bóg jest z nim i on o tym wiedział. I nawet kiedy czytamy psalmy i czuł się samotny i wiemy, że wiecie, wylewał swoje żale i mówił, Boże, i ten na mnie nastaje, i tamten nastaje, to zaraz potem się duchowo prostował. Ale ja będę chwalił Pana. Albo duszo moja, chwal Pana. Ja nakazuję mojej duszy chwalić Pana. Nie duszo, żebyś tam kręciła, bo widzisz, że ci jest źle, ale w duchu był tak ustawiony, że wiedział, gdzie jest jego źródło zaopatrzenia. I nie pozwolił sobie. Czy to była jedyna historia w Biblii, która taka jest? Wcale nie. Spójrzmy na historię, już nie będziemy patrzeć, bo oczywiście czas nas nie puszcza, ale przypomnijmy sobie historię Józefa. Proszę bardzo. Dokładnie to samo. Namaszczenie od samego domu, sny prorocze i tak dalej. No i super. I będziesz Józefie piękny, tylko do dołu idziesz. A potem będziesz niewolnikiem. A potem będziesz w więzieniu. A docelowo został premierem. I uratował całą swoją rodzinę i tak naprawdę cały naród. Czy to było inne namaszczenie? Dokładnie ta sama dynamika. Oczywiście nie każdego z nas będzie spotykała taka dynamika. Ja już widzę wystraszone miny. Co to się stanie, jak stąd wyjdziemy? Chcę wam powiedzieć, że oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, że nie każdego z nas będzie taka dynamika Boża, ale być może tą samą dynamikę zobaczysz u siebie w innej skali. Kiedy będziesz szedł za Bogiem i kiedy będzie Bóg chciał cię użyć i kiedy będzie otwierał przed tobą drzwi i kiedy będzie ci pokazywał cudowne rzeczy i będzie ci mówił słowa prorocze, które przerastają nasz umysł, a tu się okazuje, że cię wyrzuci pod, wiecie, bo ten cię zdradzi, tamten cię opuści, ten ucieknie, a ten cię będzie, wiecie, no, zostawmy to. Więc namaszczenie Józefa było bardzo, bardzo podobne. Więc ty i ja możemy pójść tą samą drogą. Niekoniecznie bardzo w tej samej skali, niekoniecznie z tymi samymi doświadczeniami, ale ta droga będzie się powtarzała. Kiedy apostoł Paweł został powołany, wiecie, to wcale nie było lepiej. Wcale nie było lepiej. Zagrożenie, kiedy tam w jednym z listów opisuje, że ile razy był w morzu, ile razy kamieniowany, ile biczowany i tak dalej, i tyle dni w morzu i tyle razy się statek, no to... Ale tam nie czytamy ani jednej skargi, to jest po prostu lista faktów. One były, ale duch, znowu wracam do tego, duch był tak ukształtowany, że każdy z tych faktów nie miał wpływu na jego duchową służbę. Więc pytanie dzisiaj do mnie i do każdego z nas. Ile jesteśmy znieść w stanie, aby iść ze swoim namaszczeniem? Ile jesteśmy w stanie czekać na wypełnienie słowa proroczego? Tydzień, dwa, miesiąc i już potem co? Zapominamy powoli, musiał się ktoś pomylić. Czy rok? 10, może 40? Kaleb czekał 40 lat. Pamiętamy Kaleba, kiedy zdobywali ziemię obiecaną. Cała ekipa narodu izraelskiego szła i 40 lat musieli czekać, aż wyginą. Kaleb był z nimi, nie zginął, ale miał namaszczenie do zdobywania ziemi obiecanej. Tylko 40 lat musiał poczekać. Drobnostka, nie? Czy ktoś pamięta słowo do siebie albo do kościoła sprzed 40 lat? Myślę, że każdy z nas by, wiecie, zapomniał 100 razy, nie? I już byśmy myśleli o nowych rzeczach. Więc tak to jest, tak to czytam, tak to widzę, kiedy potrzebujemy zaopatrzenia, to Bóg mówi, moje zaopatrzenie nie jest z oczu, moje zaopatrzenie nie jest z ciała. Moje zaopatrzenie czasami jest manną, która leci na twoje życie, ale czasami jest tym, co musisz zasiać, co musisz wywalczyć, co musisz zdobyć, to musisz obejść jak mury Jerycha, i będzie to kosztowało pot i łzy. Czy to jest ciężkie? No nie jest łatwe. Ale czy to warto? Zdecydowanie to warto. Silny duch będzie potrafił przyjąć i utrzymać namaszczenie. I dlatego też ten mój cel jest tak ułożony, że wiedziałem, że zanim będę mógł mówić to muszę powiedzieć coś, co może być wcześniej fundamentem. Silny duch może utrzymać namaszczenie w twoim i w moim życiu. Bo jeżeli będzie słaby duch, nawet osoby wierzącej,
to wywali nas, to przepraszam za słowo, z orbity Bożego namaszczenia. Gdzie to widzimy? Widzimy to w życiu Saula, król. Czy on był namaszczony? Był namaszczony. Czy Bóg miał wobec niego plany? Czy był odpowiedzią na modlitwy? Tak, ale nie utrzymał tego namaszczenia. Jego dusza była tak słaba, że pilnował jak gdyby realizacji swoich cielesnych celów, niebożych celów. Bóg z niego zrezygnował. W jednym momencie nawet powiedział, że żałuje. Ale początek był taki, że był namaszczony, że był wyposażony. Pytam się dzisiaj, ile, nie mówię absolutnie o tym gronie, ale ile w dzisiejszym chrześcijaństwie mamy ludzi, którzy byli namaszczeni przez Boga, byli przeznaczeni, mieli zdobywać rzeczy, otwierać rzeczy, ustanawiać rzeczy, ale ich słaby duch nie utrzymał tego namaszczenia. A więc namaszczenie wewnętrzne przygotowuje nas do tego, co Bóg z nami będzie robił. I to jest cudowna rzecz, bo to dostajemy za darmo z łaski. Ale potem przychodzi czas, kiedy będziesz powołany do specjalnych rzeczy Bożych. Czy to będą duże rzeczy, czy to będą małe rzeczy, czy to będą dalekie rzeczy, czy to będą bliskie rzeczy. To jest nieistotne. Boża zasada jest taka sama, że Bóg chce cię używać. Że Bóg chce używać ciebie i mnie do budowania swojego królestwa. I przeznaczył specjalny rodzaj swojej obecności, który będzie stępował do ciebie, na ciebie, który będzie cię prowadził, który będzie cię prowadził w ciemności, który będzie cię prowadził w bólu, czasami w pocie i tak dalej. Ale będzie ci dawał duchową satysfakcję, bo ty będziesz w duchu wiedział, że wiesz, że wiesz, że wiesz, że wiesz. I nie będziesz tego uzasadniał, wiecie, no, w jakikolwiek inny sposób, że tobie się chce, czy tobie się nie chce, czy ja wiem, czy wiem. Czasami jest tak, że Bóg będzie nas prowadził cudowną drogą i będzie wszystko dobre, ale czasami będzie ta pustynia właśnie do przejścia. Dawid miał swoją pustynię, Józef miał swoją pustynię, Jezus miał swoją pustynię, Paweł miał swoją pustynię. Zakładam, że każdy z apostołów miał swoją pustynię. Każdy namaszczony Boży mąż będzie miał etap swojej pustyni. Ale potem się okazuje, że Jezus był namaszczonym, że Dawid był królem, że Józef był premierem drugim po Faraonie, że Paweł z Tarsu był apostołem Pawłem, który napisał 3/4 Nowego Testamentu. To są efekty. My czasami widzimy i mówimy wow, wow, to chciałbym być tym. Ale tu jest pokazana droga. Ona się zaczyna na łące, tam z owcami. Ona się zaczyna w miejscu niewidocznym, w miejscu intymnym, w miejscu, gdzie nie sięga często inny wzrok. Ale jest jedno, jest Bóg. I ta budowa relacji z Nim, poznawanie Go, daje nam potem siłę, że kiedy stajemy w obliczu samotności, w obliczu pustyni czy Goliata, to mamy siłę. Tak, no więc mogę to podsumować, że Boże namaszczenie to nie jest coś, co możemy zdefiniować. Prześledziliśmy historię Jezusa, prześledziliśmy Dawida, wspomniałem o Józefie, czy o innych. Jak to będzie wyglądało w moim i w twoim życiu, nie wiem. Ale wiem, że zawsze jest cena. Ale jest zawsze warto. Czasami jest samotność. Czasami najbliżsi się odsuwają. Czasami jest niezrozumienie. I to często widzimy, kiedy czytamy nawet i historyczne jakieś tam wspomnienia ludzi. Dlatego, że namaszczenie Boże nie jest definiowalne dla ludzkiego umysłu. Ono jest definiowalne tylko w duchu. Ty go odbierasz w duchu, ty wiesz w duchu i ty nie potrafisz uzasadnić, dlaczego idziesz w tym kierunku, ale wiesz, że Bóg cię tam powołuje. Kiedy religijny umysł próbuje zrozumieć namaszczenie, to rozumie go na zupełnie innej płaszczyźnie. Czasami jest tak, że nie mamy z kim się podzielić bólem, troskami, frustracjami, dlatego że nikt nas nie rozumie i każdy ci powie, a po coś tam chłopie wchodził? Trzeba było
wiecie, siedzieć na czterech literach i robić swoje. Ale ty wiesz, że nie możesz, że Bóg cię powołuje. I zaczyna się cudowna przygoda. Ja nie chcę tego skończyć, że to jest jakaś, wiecie, droga pod górę, ale chcę powiedzieć tak, że jest cudowna przygoda i jest cudowna Boża zapłata. I jest cudowny Boży efekt, dlatego że możesz realizować Boże dzieła poprzez swoje życie. Bóg powołał nas, aby nas użyć. Duch Święty napełnił nas, aby nas użyć. Duch Święty napełnił nas, aby nasze życie miało sens. Nie sens, wiecie, ekonomiczny, chociaż on jest bardzo dobry. Nie sens nawet rodzinny, to jest cudowne, ale sens spełnienia Bożej woli w twoim i w moim życiu. I kiedy, zakończę już teraz, kiedy Bóg nas powołuje, to daje nam namaszczenie, ale z namaszczeniem przychodzi wyposażenie. Nasze ręce nie są, wiecie, niegramotne, że tak powiem, do wykonania. One są namaszczone do tego. I do tego Bóg dokłada jeszcze jedną rzecz. Autorytet. Autorytet w duchu. I znowu, autorytet w duchu, nie w duszy. Dlatego, kochani, pilnujmy, żeby nasz duch mógł wzrastać. Pamiętajmy o nim, że on potrzebuje swojej pielęgnacji, swojej relacji i od naszego silnego ducha będzie zależało, w jaki sposób możemy wykonać lub, co gorsze, możemy nie wykonać Bożych planów dla nie tylko swojego życia, ale choćby i Kościoła tutaj, choćby i dla miasta i choćby i dla regionu. Bóg przewidział rzeczy, mówi, kiedy mówi o przebudzeniu, to mówi, ja chcę, żeby już płonęło. Ja przyszedłem rzucić ogień, ja chcę, żeby już płonął. A dlaczego nie płonie? Bóg chce, Jezus chce, niebo chce, Duch Święty chce. Tylko czy my jesteśmy w miejscu, w którym damy się użyć? W miejscu wykonania naszego namaszczenia. Kochani, powstańmy teraz. Dziękuję za ten czas i wierzę, że to, co usiłowałem przekazać, Duch Święty będzie wkładał w wasze serca. Nie rozstańcie się, nie rozstańmy się dzisiaj z tym słowem, żeby ono, wiecie, zostało na tej sali, ale po prostu go zabierz ze sobą. I powiedz tak, Duchu Święty, przekaż na moim sercu, co chcesz uczynić poprzez mnie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty nie przestałeś do nas mówić, że Ty masz plany dla mojego i każdego z nas tutaj życia. I dziękuję Ci, że moje życie jest dla Ciebie warte tego, abyś mnie namaścił. I Panie, ja otwieram swoje serce przed Tobą, aby Twoja obecność wchodziła do niego, abyś mi pokazywał, uczył, wyposażał, dawał zdolności do tego, aby Twoje plany mogły być realizowane poprzez moje życie. Zarówno w takiej wersji mikro, mojego domu, mojej rodziny, mojej pracy, ale także i mojego kościoła, moich najbliższych, ale także i regionu, a może i dalej. Ty powołujesz, Ty wyposażasz. Ja Ci dziękuję, Panie, że ja nie muszę nic z siebie, poza tym, żeby iść w kierunku, który Ty mi nadajesz. Panie, ja otwieram moje serce, moje wnętrze, aby Twoja obecność wstąpiła. Ja chcę Ci dać, Panie, mój czas, moje zasoby, moje środki, aby Twoje królestwo mogło być budowane. Użyj mnie, tak jak mówił Izajasz, użyj mnie, poślij mnie, ale chcę być w miejscu dyspozycji. Chcę się przygotowywać, chcę wzrastać. Chcę, aby mój duch był silny, aby moja dusza była ukształtowana, aby wszystko, co we mnie, mogło być przygotowane na wykonanie Twoich dzieł. Błogosławię Ciebie, ogłaszam, Panie, Twoje królestwo na tym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, za to słowo teraz. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dajesz czas, abyśmy mogli z tego słowa czerpać pełnymi garściami. I ja wierzę, że ta cudowna księga, która tu jest dzisiaj złożona, Słowo Boże, ono jest żywe i skuteczne. I ono nie jest martwą literą w moim życiu. I ogłaszam, że to słowo, które jest żywe i skuteczne, będzie we mnie pracowało i oddzielało od szpiku, od ciała, od ducha i od duszy, że każda sfera mojego życia mogłaby Ciebie uwielbić. Kładę ją przed sobą, aby chwała płynęła dla Twojego imienia z tego miejsca zawsze i na wieki. Niech Tobie będą dziękczynienia.
Dziękuję Ci za ten czas. Amen.